I proszę o zabranie głosu pana profesora Józefa Ołańskiego. Chciałbym bardzo podziękować się za zaproszenie na to seminarium. Ja nie jestem demografem, moją specjalnością, można powiedzieć naukową, ale także zawodową. Są zagadnienia metodologii, organizacji, realizacji badań statystycznych. Analizując problematykę, którą poświęcone jest to seminarium, skojarzyła mi się sytuacja, którą szereg lat temu miałem. Byłem wówczas w Korei Południowej, a Korea Południowa jest krajem, która z tych krajów, które prowadzą pełną statystykę demograficzną, który ma najniższy przyrost naturalny. Ludność Korei Południowej, mimo że z tych danych wynikało, że nie ma jakiejś wielkiej emigracji, maleje i nawet jest niższy przyrost naturalny aniżeli w Polsce. Rozmawiałem wówczas z panią, która szefowała Urzędowi Statystycznemu i ona mi odpowiedziała krótko. No, zapytałem, dlaczego, skąd się bierze ta sytuacja w Korei Południowej? Nawet kury nie chcą rozmnażać się w klatkach. Taka była jej odpowiedź. Dlaczego? To się jest w Seulu, czy w Busanie, czy w innych miejscach widać kilkudziesięciopiętrowe wieżowce, w których są te mieszkania składające się z jednego, dwóch, być może trochę więcej pokoi, w których musi pomieścić się rodzina. Dla Korei właśnie ta sytuacja, która wynikała dla Korei Południowej, która wynikała także z samej struktury terytorialnej tego kraju i spowodowała, że ten czynnik, czynnik właśnie bezpieczeństwa mieszkaniowego, uznano za jeden z najistotniejszych. My w Polsce mamy inną sytuację, zresztą w ogóle w Europie, ale moim zdaniem analizujemy, staramy się w badaniach demograficznych, które jednak podstawowe metodologiczne zostały ukształtowane w XIX wieku, po drugiej połowie XIX wieku i od tego czasu praktycznie biorąc jakiś, ja przynajmniej rewolucji, jeżeli chodzi o metodologię badań statystycznych w zakresie demografii, nie zaobserwowałem. Oczywiście doszło szereg bardzo istotnych elementów. Mianowicie wydaje mi się, że powinniśmy wzbogacić nasze podejście do badań demograficznych o takie elementy, które pozwolą na wyspecyfikowanie tych czynników, które są determinantami zachowań nie tylko prokreacyjnych, ale w ogóle determinantami funkcjonowania ludzi i rodzin w szczególności. Wydaje mi się, że patrząc na to, co się stało w ciągu ostatnich kilkudziesięcioleci, a jak tutaj zauważyła pani profesor, takim okresem, w którym nastąpiło swego rodzaju faza przegięcia nastąpiła, nie chcę powiedzieć załamania. To był przełom lata 80-90. To pojawiło się zjawisko synergii czynników, które zaczęły negatywnie i to w sposób szybki oddziaływać na naszą sytuację demograficzną. Chodzi tutaj o czynniki ekonomiczne, prawne, instytucjonalne, informacyjne. W związku z tym sądzę, że konieczne jest, nie waham się powiedzieć, to, aby wzbogacić nasze badania statystyczne o takie elementy, których przedtem, których w klasycznej demografii występują jako elementy analityczne, ale one powinny być oparte na solidnych badaniach ilościowych,
które pozwolą na scharakteryzowanie, które czynniki z tych ekonomicznych, prawnych, instytucjonalnych, także struktury wartości, także takich zjawisk jak na przykład to, co obserwujemy, migrację, są czynnikami determinującymi podstawowe procesy demograficzne. Patrząc na to, jak objaśniamy w tej chwili na podstawie dostępnych danych te zjawiska demograficzne, które obserwujemy, wydaje się, że posługujemy się bardziej intuicją, aniżeli konkretnymi danymi, które pozwalają na stwierdzenie, jaki czynnik w jakim zakresie jest przyczyną, jaki jest skutkiem pojawienia się na przykład tego, że spada liczba małżeństw, że coraz więcej dzieci rodzi się w związkach nieformalnych. Stawiamy pewne hipotezy, bardziej intuicyjne, o skutkach migracji, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wydaje się, że konieczne jest, aby statystyka oficjalna i badania uzupełniające statystykę oficjalną powinny nam objaśnić, który z czynników jest decydujący w większym lub mniejszym stopniu. Tak jak, no, może w sposób dosyć uproszczony, pani, która była prezesem Urzędu Statystycznego w Korei, odpowiedziała. Dla nich, w Korei, właśnie sytuacja mieszkaniowa była uznana za ten czynnik determinujący. Jak to zrobić, żebyśmy mogli powiedzieć, na ile na przykład 500+ oddziaływa na chociażby postawy prokreacyjne i dlaczego oddziaływa? Mnie intuicja podpowiada, że podstawowym kryterium postaw ludzi, którzy planują swoją przyszłość w rodzinie, o różnej strukturze, przypuszczam o różnych cerach, które sobie stawiają w swoim życiu i w swoim życiu rodzinnym, jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo poczynając od lat 80. bardzo istotne znaczenie zaczęło mieć bezpieczeństwo ekonomiczne. O ile w latach 70. problem tego bezpieczeństwa ekonomicznego, którego utrata może spowodować po prostu katastrofę i indywidualną, i rodzinną, to w latach 80., czy zwłaszcza w latach 90., to bezpieczeństwo zostało w sposób istotny zachwiane, naruszone. Ale powinniśmy uzyskać odpowiedź na pytanie, na ile właśnie ten brak bezpieczeństwa ekonomicznego, który pojawił się wraz z tak zwaną terapią szokową, wpłynął na zachowanie się, na postawy prokreacyjne i w ogóle na zachowanie się ludzi, rodzin. Kolejne to inne czynniki, oprócz bezpieczeństwa ekonomicznego, takie jak naruszenie więzi społecznych było wywołane przede wszystkim procesami migracyjnymi. Nie mamy konkretnych danych, które pozwolą nam na odpowiedź, jak procesy migracji, wewnętrznej chociażby, niekoniecznie zagranicznej, wpływają na przykład opóźnienie zawarcia związku małżeńskiego. Jak wpływają na decyzję o właśnie pojawieniu się dziecka w rodzinie, czy ilości dzieci. Statystyka, a właśnie demografia, podstawy metodologiczne wypracowane w XIX wieku, dalej na przykład pozwala na stwierdzenie, że istnieje dość ścisła korelacja między poziomem wykształcenia kobiet a liczbą dzieci. Tam, gdzie w tych zresztą krajach, tutaj sądzę, że ksiądz arcybiskup
mam nadzieję, że podzieli ten pogląd, w krajach, w których poziom wykształcenia kobiet jest relatywnie niski, mamy znacznie wyższy przyrost naturalny, wcześniej rodzą się dzieci, co z punktu widzenia takich obserwacji ogólnej jest o tyle uzasadnione, że no, jeżeli dziewczyna kończy szkołę podstawową, idzie do szkoły średniej, później idzie na studia, to praktycznie biorąc dopiero po gdy zrealizuje swoje cele zawodowe, to zaczyna myśleć o tym, czy nie spełniła się jako właśnie roli matki. Dzieje się to kiedy taka właśnie absolwentka wyższej uczelni, która już ma pozycję zawodową, ma około 30 lat. Ale to są pewne hipotezy, które stawiamy intuicyjnie. Sądzę, że powinniśmy w badaniach, w programach oficjalnych badań metodologicznych, specyfikując pewne hipotezy, zaproponować realizację konkretnych badań, które powinny dać nam odpowiedź, które i w jakich sytuacjach, które z czynników są tymi czynnikami determinującymi w największym czy większym stopniu niż inne postawy prokreacyjne ludzi, rodzin. Jak to zrobić? Jeżeli chodzi o dane ilościowe, to podstawowe, to wydaje mi się, że nasza statystyka jest pod tym względem naprawdę dobra. Mamy bardzo precyzyjne, na bieżąco właściwie, może niedostatecznie wcześniej publikowane dane demograficzne dotyczące ruchu naturalnego ludności. Z migracjami jest nieco gorzej, ale można by było to poprawić, moim zdaniem. Tutaj Rada Polityki Pieniężnej, mam nadzieję, że może oddziałać na Główny Urząd Statystyczny, żeby poprawić, jeżeli chodzi nie tyle o sam zakres, ale o szczegółowość i szybkość opracowania danych dotyczących migracji. Natomiast to, czego nam brakuje i tego naszych danych statystycznych nie znalazłem, w sensie, że tego nie ma, to możliwość zdefiniowania relacji przyczynowo-skutkowych między liczbą urodzeń, to jest ten podstawowy wskaźnik, a tymi czynnikami, które determinują warunki, w jakich funkcjonuje rodzina. Na przykład to, co podałem, chociażby, jakie jest opóźnienie w zawarciu związku małżeńskiego osoby migrującej, która wyjechała ze swojej wioski lub miasteczka na studia, kończy studia, nie ma mieszkania, próbuje znaleźć sobie miejsce jakieś w Warszawie. I w jakim wieku ta osoba przy tym systemie wartości, który prawdopodobnie nie ulega jakimś ewolucyjnym zmianom, chociaż pod wpływem środowiska informacyjnego, w jakim żyje, może to następować, uznaje, że warunki zapewnienia bezpieczeństwa rodzinie są spełnione. W jakiej sytuacji, kiedy właśnie status osoby, bądź pojedynczej, bądź małżeństwa, czy w ogóle osoby tworzącej rodzinę, jest taki, że możemy oczekiwać, że nastąpi proces, nazwijmy to, odtwarzania pokoju. Jak to zrobić? Wydaje mi się, że te dane, którymi dysponujemy, są to przede wszystkim dane dotyczące ruchu naturalnego ludności, ale oprócz tego mamy szereg innych danych, które w niewystarczającym stopniu, moim zdaniem, są wykorzystywane do celów demograficznych. Mam tutaj na myśli szczegółowe dane administracyjne dotyczące dochodów, dotyczące rynku pracy, dotyczące na przykład chociażby bezpieczeństwa człowieka na rynku pracy.
który uważam za bardzo istotny. Miernik pozwalają, który może nam określić, objaśnić, dlaczego w pewnych miejscach, w pewnych środowiskach, w pewnych grupach wiekowych mamy do czynienia z takimi, a nie innymi zachowaniami rodzin. Dotyczy to także migracji zagranicznych. Pani profesor wspomniała tutaj o tym, że straciliśmy 3 miliony ludzi i to w wieku 20 do około 40 lat, czyli wykształconych, relatywnie dobrze wykształconych. Mało tego, to też trzeba być uwagę, skłonnych do ryzyka. Emigracja, bo nie tylko kwestia poszukiwania lepszego zarobku, ale także musiało się to wiązać ze skłonnością do ryzyka, z aktywnością, nie tylko na rynku pracy, ale aktywnością w ogóle. Wobec tego, jak to zrobić? Wydaje mi się, że trzeba by było sięgnąć do doświadczeń, i to polskich doświadczeń, jeżeli chodzi o badania zachowań ludzi, którzy w różnych okresach czasu znajdowali się w różnych warunkach związanych czy z migracjami, ze zmianami zawodu, ze zmianami sytuacji ekonomicznej itd. Tego rodzaju badania pierwsze to podjęto w okresie międzywojennym w Polsce. Między innymi chciałbym tutaj nawiązać do badań, które zainicjował zresztą jeden z założycieli Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Józef Hałasiński, który zaproponował wówczas bardzo krytykowane przez takich klasycznych statystyków metody badań polegające, dzisiaj byśmy powiedzieli, na badaniu reprezentatywnych przypadków, czyli tak zwanych case'ów. Chodzi o to, co później zostało nazwane jako teoria typu behawioralny. Wydaje mi się, że byłoby dobrze, aby uzupełnić program badań statystycznych, także tych oficjalnych, o to, aby zdefiniować pewne typy behawioralne rodzin, czyli koniecznie rodzin, jeżeli ludzi, którzy zawierają związki małżeńskie bądź w jakiś sposób w innych formach realizują się jako matki, ojcowie, żeby zdefiniować typy behawioralne, z jakimi mamy do czynienia. Bo te dane ilościowe, którymi dysponujemy w naszej normalnej statystyce, także jeżeli chodzi o rejestry administracyjne, dane transakcyjne, pozwalają nam na dosyć precyzyjne określenie, ile mamy konkretnych osób, które na przykład zawierają związek małżeński w pewnym wieku, kiedy rodzą się dzieci i tak dalej, i tak dalej. Ale chodziłoby o to, żeby można było zdefiniować właśnie te typy behawioralne i objąć stosunkowo niewielką próbę, bo to nam pozwala na przeprowadzenie badania o charakterze wyraźnie socjologicznym, a nie statystycznym. Przeprowadzenie badania szczegółowego tych tzw. case'ów dla typów behawioralnych, które są wystarczająco liczne, żeby objaśnić relacje przyczynowo-skutkowe między zjawiskami ekonomicznymi, społecznymi, także informacyjnymi, także skutkami takimi, które związane są z warunkami życia, jak chociażby dojazdy do pracy, jak chociażby w ogóle funkcjonowanie społeczności. Moim zdaniem istotne jest chociażby to, żeby uwzględnić także jako jeden z elementów bilans czasu pracy, czasu rodzin poszczególnych osób, który także rzutuje na postawy prokreacyjne. I sądzę, że to podejście
pozwoli stosunkowo niewielkim kosztem, chociaż będzie wymagało trochę czasu, uzupełnić naszą wiedzę o procesach demograficznych w stosunku do tego, czym dzisiaj dysponujemy. Bo dzisiaj przede wszystkim dysponujemy tymi danymi, które dotyczą bezpośrednio urodzeń, zgonów, małżeństw, niestety także rozwodów, migracji, ale nie pozwalają one na odpowiedź, w jakiej sytuacji jakieś, na przykład małżeństwo czy rodzina, w jakiej sytuacji, jakie przyjmuje postawy w odniesieniu do swoich zamierzeń, no przede wszystkim prokreacji. Chodzi tutaj o to, żeby lista tych typów behawioralnych objęła także na przykład reprezentatywne przypadki osób, które wyemigrowały. Czy w Wielkiej Brytanii, czy są obecnie, czy w Irlandii, czy w Niemczech, czy w innych krajach. Zaletą tego podejścia właśnie, takiego, żeby zastosować tą metodologię badań w oparciu o typy behawioralne, jest to, że wystarczy stosunkowo niewielka liczba obserwacji, żeby można było uzyskać uzasadnione także z punktu widzenia reprezentatywności, objaśnienie właśnie tego, na co zwracam uwagę, relacje przyczynowo-skutkowe, żeby można było odpowiedzieć, czy 500+, niektórzy właśnie z takich publicystów stawiają tego typu wątpliwości. No jak to? Jest 500+, miało być, rodzić się więcej dzieci, a tymczasem jakoś tego nie obserwuję. Powiedzmy sobie, a jakie oprócz tego są czynniki, które działały w odwrotnym kierunku? Ponieważ to, co zaobserwowaliśmy na początku lat 90. i dzisiaj możemy to powiedzieć, mieliśmy do czynienia z negatywną synergią wielu czynników, których podstawowym zjawiskiem było utrata dla szerokich grup społecznych poczucia elementarnego bezpieczeństwa życiowego. Na ile ten początek lat 90., który zburzył to poczucie bezpieczeństwa, działa do tej pory, jeżeli chodzi o odczucia, jeżeli chodzi o postawy. Czyli w dalszym ciągu nie mamy sytuacji takiej, że po prostu ten czynnik, bynajmniej nie ekonomiczny, tylko czynnik psychologiczny, oddziaływa na to, że ludzie boją się mieć więcej dzieci. W cudzysłowie. I mam nadzieję, że Rada Polityki Pieniężnej, raczej mówię, nie Rada Polityki Pieniężnej, tylko Rządowa Rada Ludnościowa, bardzo istotny organ w naszej strukturze, będzie miała możliwość, aby takie uzupełniające badania wesprzeć. A jeżeli chodzi o metodologię, to sądzę, że Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego jest tutaj takim organem, taką instytucją, która wesprze tego typu badania. Pozwoli to nam na jaśniejszą odpowiedź na pytanie, na ile właśnie, jaka jest relacja między różnymi czynnikami determinującymi przyszłość Polski. Bardzo dziękuję.